To pytanie jest wyjątkowo trudne, bo wiem, czym jest dla mnie muzyka Fryderyka Chopina, ale kim jest dla mnie Fryderyk Chopin, to trochę mi trudniej to określić. Wydaje mi się, że najłatwiej powiedzieć, że on był Polakiem. Jakby Polakiem, który, tak jak wielu Polaków i tak jak ja w sumie, nie był w Polsce tak długo. I jednocześnie ta dusza polska została u niego. Ta dusza, ta inspiracja wszystkich tańców, całej muzyki ludowej, wszystkiego, co się związało dla niego z Polską, została z nimi. I dlatego chyba reprezentuje nasz kraj najlepiej, bo nie jest tylko Polakiem, ale też jest cudzoziemcą i daje tą perspektywę zagraniczną. Przynajmniej to jest moja wizja, będąc Polakiem, a jednocześnie cudzoziemcą.